Namaste, kochani. Witajcie na Mostkach w 20 minut. Sesja dla osób długo praktykujących, zaawansowanych. Przygotujcie dwa klocki do jogi, przygotujcie kółko do jogi. Zachowamy płynność w ruchach, rozgrzejemy biodra, wzmocnimy pośladki, rozgrzejemy, uelastycznimy taśmę tylną. Zaczynamy sobie z klockiem między przewodzicielami. Ściskamy go mocniej, dłonie na pośladki, oddech boczno-żebrowy, wdech, wydech nosem. Zacznij mocno wciskać stopy w matę. Z wdechem napnij pośladki i przytrzymaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Lekko rozluźnij napięcie w pośladkach. Uwaga, ściśnij mocniej klocek. Z kolejnym wdechem napnij pośladki, przytrzymaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Lekko rozluźnij. Uwaga, mocniej dociśnij stopy do maty. Ściśnij klocek. Z kolejnym wdechem napnij pośladki i przytrzymaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Uwaga, napięte pośladki. Schodzimy sobie na matę, podwijamy palce stóp, trzymamy klocek między udami, rozcieramy dłonie, rozgrzewamy bardzo mocno dłonie. Rozcieraj dłonie, tak jakbyś mył ręce. Wsuwaj palce dłoni między siebie. Poczuj, że dłonie robią się gorące. Jak już dłonie będą ciepłe, splatamy palce dłoni, krążenia w nadgarstkach, obszerne ruchy. Rozgrzewamy nadgarstki porządnie. Krążenia w jednym kierunku i z wdechem przeciągamy się i tak splecione palce dłoni na wydechu do klęku podpartego. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, kręgosłup neutralny. Z wdechem sama protrakcja łopatek, z wydechem retrakcja łopatki do pleców. Wdech protrakcja 2 i wydech retrakcja do pleców. Wdech protrakcja 3, wydech retrakcja do pleców. Wdech protrakcja 4. Wydech, retrakcja do pleców. Wdech, protrakcja 5. Uwaga, wracamy sobie do podwiniętych palców stóp. Rozcieramy znowu dłonie. Rozgrzewamy je do uczucia plastyczności, elastyczności. Bardzo porządnie dociskamy punkty spustowe na dłoniach. I znowu, jak dłonie są ciepłe, rozgrzane, spleć palce dłoni, krążenia w nadgarstkach w przeciwnym, trudniejszym kierunku. Obszerne ruchy. Uwaga, możesz zrobić falę dłoni nad garstkami. I z wdechem przeciągnij się. Tym razem na wydechu spleć dłonie za plecami. Zrotuj tylko barki na zewnątrz. Otwórz klatkę. Uwaga. Wyjmujemy klocek. Rozczapiżamy palce dłoni. Kładziemy sobie dłonie za naszymi plecami. Otwieramy klatkę mocniej. Odpychasz się dłoni mocno od maty i teraz w tej pozycji z wdechem tylko unosimy miednicę, napinając pośladki, na wydech usiadasz na piętach. I wdech 2, wydech usiądź. Wdech 3, napinaj pośladki, wydech usiądź. Wdech 4, dociskaj dłonie do maty, wydech usiądź. I wdech 5, dociśnij dłonie, zostań, pośladki napięte, rozsuwasz palce dłoni, czujesz jak rozciągasz wnętrza dłoni mocniej, dociskasz kciuki i palce wskazujące. I teraz przez napięte pośladki, mocny brzuch, dłonie idą nam napięte. Rotujemy barki na zewnątrz, usztrasana, mocne pośladki. Z wdechem brzuch się zapada, żebra rozchodzą na boki, poszerzasz klatkę. Na wydechu zsuwasz łuki, żeby do siebie. I wdech, napięte pośladki. Uwaga, z wydechem jedna dłoń na jeden pośladek, druga na drugi i z wdechem wędrujemy do klęku podpartego. Teraz odwracamy sobie dłonie palcami do naszych kolan. Jeśli tu odrywasz nadgarstki, podejdź kolanami maksymalnie do palców dłoni. Rozczapiżaj, rozsuwaj palce dłoni. Uwaga, jeśli możesz oprzeć nadgarstki na macie, zrób to, ale zostaw kolana w takiej odległości od nadgarstków, żeby nie czuć w nich napięcia. I teraz, jeśli jesteś w mojej pozycji, w klęku podpartym, pełnym, dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, to odsuwaj od siebie palce dłoni i mocniej doklejaj kciuki, palce wskazujące. Poczuj, jak rozciągasz wnętrza dłoni. Kręgosłup neutralny, dodatkowo w moim wariancie, klęku podpartego, na wdechu protrakcja łopatek, łopatki szeroko, z wydechem retrakcja do pleców. I wdech protrakcja 2, wydech retrakcja. Wdech protrakcja 3,
Wydech, retrakcja. Wdech, protrakcja. 4. Wydech, retrakcja. Wdech, protrakcja. 5. Zostajemy w protrakcji. Uwaga. Możesz dodać lekkie kołysanie przód-tył, pod warunkiem, że nie czujesz napięcia w nadgarstkach. Możesz dodać lekkie kołysania na boki. Mocno dociskaj dłonie do maty. Poczuj, jak rozciągasz nadgarstki i wnętrza dłoni coraz bardziej. Możesz zatrzymać się w centrum, jak masz doklejone całe wnętrza dłoni, rozsunąć jeszcze mocniej palce dłoni na zewnątrz. Weź wdech w pozycji i teraz na wydechu podwijamy sobie palce stóp. Idziemy w górę, rozcieramy dłonie i rozcieramy skórę na ramionach i przedramionach. Rozgrzewamy ją bardzo, bardzo mocno. Rozgrzej tutaj skórę na całych ramionach, przedramionach. Przemasuj ją aż po barki. Znajdź dźwigacza łopatek. 2 najbardziej napięte miejsca górnych, wewnętrznych kątach łopatek i je przemasuj. Przemasuj skórę w tych miejscach. Rozgrzej ją przyjemnie. Rozmasuj. Idź na boki szyi. Rozmasuj delikatnie boki szyi. I teraz rozmasuj skórę za uszami i mięśnie podpotyliczne. Rozmasowujemy sobie potylicę. Działamy na meridianach, na punktach spustowych. Idziemy na płatki uszu i masujemy bardzo intensywnie małżowino uszne do czerwoności. Troszeczkę rozgrzewanie taśmy bocznej i zdejmujemy również napięcie z mięśni moskowo-obojczykowo-sutkowych. Uwaga! Idziemy sobie do klęku podpartego. Teraz w klęku podpartym mocno odpychamy się dłońmi od maty. I teraz chciałabym, żebyście przygotowali gdzieś z boku dwa klocki i żebyście w tej pozycji, w klęku podpartym, uwaga, jak najmniej kołysali miednicą. Uruchamiamy pośladek. Z wdechem łopatki w protrakcji, wydech, mocno odpychaj się od maty. I wdech, prawa noga w górę, napinam prawy pośladek, wydech, prawe kolano do boku, płynne ruchy. I wdech, 2, prawa noga góra, napinam prawy pośladek, wydech, prawe kolano do boku, płynne ruchy w biodrze. Wdech, 3, cały czas odpychaj się od maty i wydech, bok. I wdech, 4, mocno odpychasz się od maty, wydech, bok. Wdech, 5, napinasz prawy pośladek i wydech, bok. I teraz wdechem prawa stopa do jaszczurki, dłonie pod barki. Na wydechu napinamy lewy pośladek, schodzimy biodrami nisko, mocno odpychasz się od maty i z wdechem skręt w prawo. Uwaga, prawa dłoń idzie na napięty lewy pośladek. Dodatkowo na wydechu unieś lewą stopę i przybij piątkę prawą dłonią lewej stopy. Nie ciągniesz za nogę, tylko pracujesz mięśniami lewej nogi. Lewa noga jest aktywna, napięty lewy pośladek, rozciągamy mocno przód lewego uda i lewą pachwinę. I wdech raz, ciągniemy prawą dłonią do lewej stopy i lewą stopą do prawej dłoni. Wdech 2, napinasz lewy pośladek, ale mocno odpychasz się też z przodu od maty. Wdech 3, napinasz lewy pośladek, aktywny lewy pośladek, otwarte aktywnie lewe biodro. I wdech, napinasz lewy pośladek, mocno odpychasz się od maty. Ostatni raz wdech, napinasz lewy pośladek. Uwaga, z wydechem połóż prawą dłoń na macie, podwiń palce stóp. Teraz na wydechu idziemy do psa z głową w dół, ale otwieramy prawe biodro, napinasz prawy pośladek i mocno odpychasz się od maty. Na wydechu lekko uginamy lewe kolano, przenosimy prawą stopę za lewą. Z wdechem jesteśmy w odwróconym psie. Teraz na wydechu lekko opuść pośladki, połóż prawą dłoń palcami w dół do pięt pod prawym barkiem, odkręć lewą dłoń palcami w dół do pięt pod lewym i przechodzimy sobie do Purvottanasany. Cały czas aktywnie odpychaj się od maty, możesz rozstawić dłonie na całą szerokość maty i dać palce lekko na boki. I wdech raz, napinasz pośladki, odpychasz się od maty. Wdech 2, wypychasz miednicę wyżej, aktywujesz taśmę tylną. Wdech 3, piękna pozycja, cały czas aktywna. Wdech 4, napięte pośladki, wciskasz dłonie stopy w matę. I wdech 5, uwaga, wracamy. Z wydechem odkręcamy lewą dłoń palcami od siebie pod lewym barkiem. Z wdechem prawe ramię w górę. I teraz na wydechu wracamy do psa z głową w dół. I jednym ruchem prawa stopa do jaszczurki, lewe kolano mata. Uwaga, napnij lewy pośladek. I z wdechem wykonaj skręt w prawo, prawa dłoń na lewy pośladek. I wydech, zostajemy. Wdech 2, poczuj napięcie w lewym pośladku. Wydech. Wdech 3, napięcie w lewym pośladku. Uwaga, pogłębiamy pozycję. Wydech, lewe kolano góra. I wdech, napięcie w lewym pośladku. Wydech. I wdech, napięcie w lewym pośladku. Z wydechem prawa dłoń mata, wróć do psa z głową w dół.
I teraz z wdechem idziemy na matę i wszystko wykonujemy na drugą, lewą stronę. Łopatki, protrakcja. Staraj się jak najmniej kołysać biodrami i tułowiem. Aktywuj lewy pośladek. Wdech, lewa noga góra. Napnij lewy pośladek i wydech, lewe kolano do boku. I wdech, dwa, lewa noga centrum. Napnij lewy pośladek i wydech, idziemy do boku. I wdech, trzy, centrum. Napinasz lewy pośladek. Wydech, bok, płynne ruchy w biodrze. Wdech, cztery. Napinasz lewy pośladek i wydech, bok. I wdech, 5, napinasz lewy pośladek, z wydechem bok, z wdechem lewa stopa do jaszczurki, dłonie pod barki i wydech, napinasz prawy pośladek. I teraz z wdechem skręt w lewo, prawa dłoń na lewy pośladek i wydech. Uwaga, uginamy sobie prawe kolano, nosimy prawą stopę i lewą dłonią dotykamy do prawej stopy, nie ciągniesz na siłę za nogę, tylko siłą prawej nogi przyciągasz prawą stopę do lewej dłoni. Napięty prawy pośladek, mocne rozciąganie prawej pachwiny oraz przodu prawego uda. I wdech raz, napinam prawy pośladek, mocno odpycham się od maty. Wdech dwa, napinam prawy pośladek, ciągnę prawą stopą do lewej dłoni. Wdech trzy, napinam prawy pośladek, mocno odpycham się od maty. Wdech cztery, napinam prawy pośladek, i mocno odpycham się od maty. I wdech 5, napinam prawy pośladek. Uwaga, z wydechem dłonie na matę, odepchnięcie i z wdechem pies z głową w dół, z otwartym lewym biodrem. I teraz uwaga, na wydechu napnij lewy pośladek mocno, lekko ugnij sobie prawe kolano i przestaw lewą stopę za plecy. Odwracamy psa. Uwaga, wdech w pozycji. I teraz idziemy do Purwottanasany z wydechem, pośladki nieco niżej. Lewa dłoń idzie pod lewy bark, palcami w dół do pięt. Odkręcasz prawą dłoń pod prawym barkiem, palcami w dół do pięt. Możesz rozstawić dłonie nieco szerzej na całą szerokość maty, skierować palce na zewnątrz. Jesteśmy w Purwottanasanie. I wdech raz, aktywna taśma tylna. Napinaj pośladki, odpychaj się od maty. Wdech dwa, aktywna taśma tylna. Napinasz pośladki, mocno wciskasz stopy w matę. Wdech 3, napinasz pośladki mocno, wciskasz stopy w matę. Wdech 4, miednica wyżej, mocno dłonie stopy w matę. I wdech 5, aktywne pośladki. Z wydechem wracamy, odkręcasz prawą dłoń palcami od siebie. Z wdechem lewe ramię idzie w górę, aktywna pozycja. I na wydechu wracasz do psa z głową w dół. Od razu lewa stopa do jaszczurki, prawe kolano mata. I wdech, uwaga, raz, napinasz prawy pośladek. I teraz z wydechem skręt, lewa dłoń na prawy pośladek. Uwaga, wdech dwa, napinasz prawy pośladek. Aktywna pozycja, odpychasz się od maty. Wdech trzy, napinasz prawy pośladek. I teraz na wydechu unosimy prawe kolano wyżej. Wdech w pozycji, napięty prawy pośladek. Mocno odpychasz się od maty. Jeszcze jeden wdech, napięty prawy pośladek. I z wydechem lewa dłoń na matę, odpychamy się pies z głową w dół. I teraz przejdź przez winiasę płynnym ruchem, z wydechem deseczka, z wydechem czaturanga, z wydechem kobra albo pies z głową w górę. I wydech pies z głową w dół, stopy szeroko. Z wdechem idziemy sobie do malasany, z wydechem lewa dłoń jest w centrum, z wdechem skręt w prawo, można dodać skłon w skręcie, wyprostować nogi, z wydechem wróć do malasany, prawa dłoń w centrum, z wdechem skręt w lewo, można dodać skłon w malasanie, doprostować nogi i z wydechem malasana, od razu dłonie za plecy, na całą szerokość maty, palce dłoni na zewnątrz i z wdechem raz Purwottanasana i wydech mocno odpycham się od maty. Wdech dwa, zostawiasz sobie dłonie w tej pozycji, albo jeśli masz elastyczne, rozgrzane nadgarstki, z wydechem palce dłoni w przeciwnym kierunku kierujemy za siebie. I wdech trzy, mocno wciskam dłonie stopy w matę, napinam pośladki. Wdech cztery, mocno wciskam dłonie stopy w matę, napinam pośladki. I wdech pięć, mocno odpycham się od dłoni, od stóp. I teraz na wydechu odkręcam sobie dłonie bardziej palcami do przodu. Idę do przodu, opieram kolana na macie. Uwaga, z tej pozycji, moi drodzy,
Podwinięte palce stóp. Przenoszę sobie dłonie za plecy. Uwaga, kładę grzbiety stóp na macie, kolana na wygodną szerokość. Mocno rozsuwam palce dłoni i z wdechem tylko miednica w górę, napnij pośladki, wydech tu. Wdech w górę, dwa, mocno dociskaj dłonie do maty, wydech tu. Wdech góra, trzy, mocno dociskaj dłonie, wydech dół. Lewa dłoń zostaje na macie. Wdech góra i prawe ramię w górę, zataczam kółko i wydech, prawa dłoń mata. I wdech, lewe ramię w górę, zataczam kółko i wydech, lewa dłoń mata. Idę dalej. Wdech, prawe góra, zataczam kółko i wydech, prawa dłoń mata. I wdech, lewe góra, zataczam kółko i wydech, lewa mata. Wdech, prawe góra, zataczam kółko, coraz bardziej obszerne kółka. Wdech, lewe góra, zataczam kółko i wydech, lewe mata. Jeszcze kilka razy. Wdech, prawe obszerne koła i wydech, prawe mata. I wdech, lewe obszerne koła i wydech, lewe mata. Ostatnie dwa razy. Wdech, prawe pięknie i wydech, mata. I wdech, lewe i wydech, mata. I teraz wdechem unoszę miednicę, napinam pośladki, wciągam brzuch, szeroka klatka, na wydechu idę do usztrasany, dłoni idą napięty, rotuję barki na zewnątrz, brzuch wciągnięty, aktywny, z wdechem tylko poszerzasz klatkę, napięte pośladki, kilka oddechów, brzuch aktywny, rozciągnięte pachwiny, napięte pośladki bez napięcia w lędźwiach i na wydechu powolutku siadam sobie między piętami. Ze wdechem dłonie na matę, podwijam palce stóp i wydech, pies z głową w dół, trzy oddechy. Głębokie wdechy, długie wydechy, możesz kołysać biodrami. Za chwilę mocniej odwrócimy psa, otworzymy miednicę, a później przejdziemy do mocniejszych wygięć w tył. Uwaga, z wdechem otwórz prawe biodro, z wydechem prawe kolano pod lewy nadgarstek. Wdech wazji stosana pierwsza, lewe ramię w górę. I wydech, lewa dłoń mata, wracamy do psa. I z wdechem otwórz prawe biodro, napnij prawy pośladek. Z wydechem przestaw prawą stopę za plecy. Wdech, odwrócony pies. I na wydechu purwottanasana, prawa, lewa dłoń palcami w dół, pod barki. Wdech, wypychamy miednicę, wciskasz dłonie stopy w matę, napinasz pośladki. I wydech, wracasz, odkręcasz lewą dłoń palcami od siebie. Wdech, odwrócony pies, prawe ramię w górę. Jednym ruchem z wydechem przez psa z głową w dół, prawa stopa do jaszczurki, lewe kolano mata. I wdechem napnij lewy pośladek, prawa dłoń na lewy pośladek, wydech unieś lewe kolano. Wdech, uwaga, idziemy do kąta rozciągniętego na lewo i na wydechu idziemy do skandasany na prawo, podpierasz się dłoni. Z wdechem wracasz do przodu, anginasana pierwsza, napięty lewy pośladek, lewe kolano mata i na wydechu wracasz powolutku do psa z głową w dół. Druga strona. Mocno wciśnij dłonie w matę. Wdech, otwórz lewe biodro, napnij lewy pośladek i wydech, lewe kolano pod prawy nadgarstek. Wdech, vasisthasana pierwsza, deska boczna i wydech, prawa dłoń mata, pies z głową w dół. I z wdechem otwórz lewe biodro, napnij lewy pośladek i wydech, lewa stopa za plecy. Wdech, odwracamy psa, lewe ramię w górze i wydech, lewa, prawa dłoń palcami w dół, pod barkami. Z wdechem purwottanasana odepchnij się mocno, napnij pośladki i wydech, odkręcamy prawą dłoń palcami od siebie pod prawym barkiem. Wdech, odwrócony pies, lewe ramię w górę i z wydechem przez psa z głową w dół, lewa stopa do jaszczurki. Z wdechem napnij prawy pośladek, skręt w lewo, lewa dłoń na prawy pośladek i wydech unosimy sobie prawe kolano. I z wdechem idziemy do kąta rozciągniętego na prawą stronę, na wydechu do skandasany idziemy na prawą nogę, podpierasz się dłoni. Z wdechem wracasz do centrum, prawe kolano mata, anginasana pierwsza, napinasz mocno prawy pośladek. Z wydechem dłonie na matę, odepchnięcie i pies z głową w dół. Z wdechem skaczesz albo przychodzisz z nogami szeroko na środek maty. Bierzesz sobie dwa klocki i teraz na wydechu kładziesz się na macie. Kładziesz sobie jeden klocek średnią wysokością bądź największą pod tył głowę, a drugi średnią bądź najmniejszą pod łopatki. Tak, żeby czuć niby otwarcie w klatce piersiowej i żeby nie naciskać na odcinek piersiowy za mocno. Otwieramy klatkę, ustawiamy sobie klocki wygodnie,
Krocek pod tyłem głowy podparty na potylicy, nie na kręgosłupie. Natomiast krocek pod łopatkami taką wysokością, żeby otwarcie klatki było miłe, ale bez uciskania z tyłu mocnego na plecy. Ramiona na boki, oddal barki od uszu. Nogi dowolnie, możesz zmieniać ich splot. Z wdechem poczuj, jak przyjemnie rozciągasz klatkę, ale nie napinasz barków, nie podciągasz ich w górę. Otwierasz barki, rotujesz bardziej na zewnątrz. Na wydechu oddalaj barki mocniej od uszu i rozluźniaj ciało. Wdech, jeśli czujesz, że napinasz barki, zmniejsz wysokość klocka pod łopatkami i klocka pod tyłem głowy. Na wydechu poczuj, jak barki swobodnie oddalają się od uszu. Rozluźniasz ciało. Jeszcze 4 oddechy. Głęboki wdech, rozciągam klatkę. Długi wydech, rozluźniam całe ciało. Głęboki wdech, rozciągam klatkę. I długi wydech, rozluźniam całe ciało. Głęboki wdech, rozciągam klatkę. I wydech, rozluźniam całe ciało. Głęboki wdech, rozciągam klatkę. I wydech, podbródek do mostka, przedramiona na matę, odpycham się, wciągam mocniej brzuch, z wdechem dłonie na matę, wydech, idę w górę, stawiam jeden klocek największą wysokością obok, odkładam drugi, podsuwam jeden klocek najkrótszym bokiem w górę, kładę się na macie, stopy na szerokość bioder, oddal barki, odpuszczam ramiona wzdłuż ciała, na szerokość talii i z wdechem mocno dociskam stopy do maty, kolana nie rozjeżdżają się na boki, unoszę miednicę, na wydechu podkładam klocek pod kość krzyżową. Jeśli klocek jest piankowy, lekki, mogę go trzymać w dłoniach, jeśli się kołyszę, a jest ciężki też, trzymaj go w dłoniach. Zaprzyj się teraz tyłami ramion o matę i napnij tricepsy. Otwieranie bioder, otwieranie przodu ciała. Uwaga, wariant pierwszy, zostajesz w tej pozycji trzymając klocek, a kolana są ugięte. Wariant drugi, możesz wyprostować nogi. Uwaga, jeśli tutaj nie będzie napięć w naszych lędźwiach, to zostawiamy sobie nogi proste. Ale kieruj palce stóp do góry i trzymaj stopy równoległe. Napinaj przody ud, rotuj uda lekko do wewnątrz. Teraz, jeśli klocek się nie kołysze, możesz położyć sobie ramiona na macie. Napnij wtedy mocniej tricepsy. Zwęż, rozstaw ramion na szerokość talii, możesz też spleść sobie dłonie pod tyłami nóg, pod kością krzyżową i zrotować bardziej barki na zewnątrz, otworzyć bardziej klatkę, zapieraj się piętami w moim wariancie pozycji o matę i trzymaj stopy równolegle, napinaj przodód, napinaj też pośladki na klocku, ale nie odczuwaj napięcia w lędźwiach. Ciężar ciała na tyłach ramion, na miednicy i na nogach, odciążamy głowę, szyję. Z wdechem poczuj, jak rozciągasz klatkę, brzuch się zapada. Z wydechem rozluźniasz ciało, ale odpychasz się tyłami ramion od maty. Głęboki wdech, rozciągam klatkę, rozciągam przód ciała. Z wydechem doklejam mocniej łopatki do pleców, odpycham się tyłami ramion aktywnie od maty. Wdech, rozciągam klatkę, rozciągam przód ciała. I wydech, odpycham się aktywnie tyłami ramion od maty. Jeśli masz splecione dłonie pod plecami, pod kością krzyżową, to przesuń teraz ostatni mały palec w splocie o jeden palec w górę, czyli zmieniamy splot dłoni na mniej wygodny i zostajemy dalej w pozycji. Głęboki wdech, rozciągam klatkę, ale brzuch się zapada, centrum aktywne. Wydech, napieram tyłami ramion na matę. Głęboki wdech, rozciągam klatkę, brzuch się zapada, centrum aktywne. I wydech, napieram tyłami ramion na matę. Głęboki wdech, rozciągam klatkę, napinam tricepsy, napinam pośladki. I wydech. Jeśli nie robisz jeszcze mostka, możesz zostać w tej pozycji w setu bandasanie. Za chwileczkę przejdę z tobą do mocniejszych wygięć w tył. Jeśli nie masz kółka, zostań jeszcze tu na moment. Nie wychodź z setu bandasany z klockiem. Jeśli masz kółko, to na wydechu stopy na matę, miednica w górę. Uwaga, odsuwamy klocek i z wdechem kręg po kręgu. Kręgosłup na matę, z wydechem kolana szeroko do pach. Oddychaj głęboko i przez chwilę przemasuj sobie lędźwia i kość krzyżową. Jak już poczujesz, że możesz iść dalej, to z kolejnym wdechem przez mocny brzuch idziemy w górę i podkładamy kółko pod odcinek piersiowy, kciuki w kółko. Wariant pierwszy. Kółko jest pod odcinkiem piersiowym, otwieramy
klatkę, rotujemy barki na zewnątrz, tyle ile możesz, poczuj rozciągnięcie w klatce. Jeśli zablokujesz kółko mocno, kółko się nie rusza, można oderwać dłonie, rozłożyć ramiona na boki. Podwrotek do mostka, wariant pierwszy, łagodne wygięcie w tył na kółku. Oddycham głęboko, swobodnie, spokojnie. Z wdechem rozszerzam klatkę, ale pępek się zapada. Na wydechu oddalam barki od uszu i zsuwam łuki żeber do siebie. I wdech, poszerzam klatkę, pępek się zapada. Z wydechem oddalam barki od uszu, otwieram ramiona na boki. Zostaję w pozycji. Poczuj, jak każdy wdech rozciąga twoją klatkę. Kieruj lekko podbródek do mostka. Oddalaj barki od uszu i możesz lekko to przesuwać dłonie i ramiona, tak jak ja. Kierując dłonie bardziej za plecy, ściągaj łopatki do pleców, łopatki w retrakcji, w depresji. Uwaga, oddychaj głęboko. Sama pozycja ma być dla ciebie przyjemna, bez napięć w karku, bez napięć w lędziach. Wariant drugi, uwaga, kciuki w kółko. Z wydechem wciągam brzuch, żebra do siebie, odpycham się od maty, zaokrąglam górne, dolne plecy. I teraz, jeśli nie wykonujesz pełnego wygięcia na kółku, to możesz usiąść sobie na piętach i znowu podłożyć kółko pod łopatki i zostać w tym wariancie pozycji, kciuki w kółku, albo jeśli kółko jest stabilne, to dłonie za potylicę i tylko z wdechem unosimy miednicę, jak przy naszym wariancie z łapkami za plecami. Tu pilnuj, żeby pośladki były napięte, zostań na chwilę, nie ma napięć w lędziach, zostajesz na 2 do 4 oddechów i wracasz i później powtarzasz jeszcze pozycję 3 razy. Mocniejsze wygięcie w tył na kółku. Mamy kciuki w kółku, idziemy sobie maksymalnie do przodu maty, stopy szeroko, kciuki w kółku. I teraz z kolejnym wdechem toczymy kółko bardziej, pod kość krzyżową, opieramy łokcie na macie, prostujemy nogi i kładziemy sobie tę głowę na macie. Kółko jest bardziej pod kością krzyżową, nogi proste. Można oderwać palce stóp od maty, być na piętach, można lekko ugiąć kolana, żeby nie tracić tu równowagi. Mamy odchyloną głowę w tył, więc jeśli poczujesz zawroty głowy, wróć do jednej z pierwszych pozycji na kółku. Zapieramy się łokciami o matę, podbródek kieruj lekko do mostka i napinaj pośladki na kółku. Napinaj pośladki. Jeśli możesz dokleić palce stóp i całe podeszwy stóp do maty, to wciskaj je w matę, ale zostaw przody ud aktywne i rotuj uda do wewnątrz. I tutaj możesz zostać w moim wariancie, albo jeszcze jeden wariant, jeśli kółko jest stabilne, to podkładamy sobie dłonie pod potylicę, zwężamy łokcie na szerokość barków, kładziemy sobie potylicę na naszych ramionach i przedramionach. Podbródek do mostka, mamy aktywną ramę z ramion, tak jakbyście stali na głowie z podparciem. Czyli łokcie nie rozchodzą nam się na boki, wbijasz przedramiona w matę, podbródek idzie do mostka, nie naciskasz mocno tyłem głowy na ramiona, głowa lekko leży na ramionach, aktywna rama z ramion, napinam mocniej pośladki, wciskam stopy w matę i zostaję. Jeśli tu poczujesz napięcie w lędźwiach, to wróć do poprzednich wariantów wygięć w tył na kółku, albo wróć do wariantu setu bandasany z klockiem pod kością krzyżową. Tutaj już mamy pozycję zaawansowaną z kółkiem, która idealnie otwiera nam przód ciała do mostka. Z wdechami poczuj, jak rozciągasz klatkę, ale pępek się zapada, a centrum jest aktywne, mięsień poprzeczny brzucha aktywny. Na wydechach mocno dociskaj ramiona do maty, dociskaj stopy i napinaj pośladki. Z wdechem poczuj, jak rozciągasz klatkę, żebra idą na boki, ale pępek się zapada, mięsień poprzeczny brzucha centrum aktywne. Na wydechu mocniej dociskaj przedramiona do maty, napinaj pośladki i wciskaj stopy w matę. Oddychaj głęboko, swobodnie, znajdź komfortowe ustawienie ciała w tej pozycji. Zostań na moment, zostajemy tak od 5 do 10 oddechów, można nieco dłużej, jeśli asana podoba się twojemu ciału, nie czujesz napięć w lędźwiach czy w barkach. I po 5-10 oddechach, uwaga, odkładamy delikatnie potylicę na matę, wkładamy sobie kciuki w kółko, łokcie na matę, z wydechem mocno ugniesz kolana, dociskasz stopy do maty, podbródek do mostka, wciągasz brzuch, powolutku przenosisz ciężar ciała na nogi
Teraz zaokrąglasz plecy, czyli dajesz ucho nieco wyżej pod łopatki. Trzymasz je cały czas, żeby się nie wysunęło. Kilka oddechów z okrągłymi plecami. Pięknie. Za chwilę wrócimy sobie do naszego psa z głową w dół. Otworzymy biodro i spróbujemy sobie wykonać mostki. Zawsze możesz wykonać mostek z leżenia na macie. Bez problemu, tradycyjnie. Ja pokażę Ci wariant bardziej dynamiczny. Uwaga, przenosimy sobie kółko między kostki. Wychodzimy już z setu bandasan z klockami, jeśli chcesz wykonać mostek. Opieramy sobie łokcie na kolanach. Zaokrąglamy górne plecy i jeszcze tylko zostajemy na moment. Z okrągłymi plecami. Oddychasz głęboko. Kontrpozycja. To wygięć w tył. Można doprostować nogi, przejść bardziej do paschimottanasany, czyli większy skłon z bioder, ramiona, łokcie na nogach, czoło na kółku albo na klocku. Kilka oddechów. Oddal barki, otwórz. Za chwilę wejdziemy w naszą sekwencję flow i odwrócimy sobie deskę i psa z głową w dół do mostka. Jeśli wolisz wykonać mostek z leżenia na macie, ze statycznej pozycji, to zrób go z leżenia na macie po naszej sekwencji. Uwaga, odkładamy sobie kółko i teraz przyciągamy się pod kolanami, przyciągamy uda do brzucha i powolutku przechodzimy sobie z wdechem do deseczki. Przejdź przez jedną miniasę z wydechem czaturanga, z wdechem kobra albo pies z głową w górę, i z wydechem pies z głową w dół. Teraz mocno dociskając dłonie do mapy, na wdechu otwórz prawe biodro, napnij prawy pośladek. Z wydechem prawa stopa za plecy. Z wdechem odwrócony pies. Z wydechem prawa lewa dłoń palcami w dół do piętna matę. Z wdechem Purvottanasana. I teraz na wydechu odkręcamy lewą dłoń palcami od siebie. I z wdechem odwrócony pies. Z wydechem przez psa z głową w dół, prawa stopa do jaszczurki i tylko z wdechem napnij lewy pośladek, lewe kolano w górę, prawa dłoń na lewy pośladek, skręt w prawo i na wydechu wróć do psa z głową w dół. I znowu z wdechem otwórz lewe biodro, napnij lewy pośladek, z wydechem lewa stopa za plecy, z wdechem odwrócony pies i wydech lewa, prawa dłoń palcami w dół do pięt. Wdech Purvottanasana, mocno odpychasz się od maty i wydech prawa dłoń palcami od ciebie. Wdech odwrócony pies i wydech przez psa z głową w dół, lewa stopa do jaszczurki, prawe kolano nad matą. Z wdechem napnij prawy pośladek, skręt w lewo, lewa dłoń na prawy pośladek i na wydech wróć do psa z głową w dół. I teraz odsuń wszystkie przyrządy, które mogą ci przeszkadzać wyraźnie w mostku. Uwaga, na wdechu otwierasz prawe biodro, napinasz prawy pośladek, przestawiasz prawą stopę za plecy. I teraz z wydechem mocno odpychasz się od lewej dłoni i prawą dłoń w jak największym wygięciu łuk odkładasz palcami w dół w kierunku piętna matę. Odkręcasz lewą dłoń palcami w dół w kierunku piętna matę. Jesteś w mostku. Napnij pośladki, mocno odpychaj się od stóp, od dłoni. Kilka oddechów, 3 do 5. Trzymaj pozycję. Napnij aktywnie pośladki. Aktywne przody ud. Odpychamy się dłoni stopami od maty. Łopatki do pleców. Pięknie. Uwaga, z wydechem podbródek do mostka. Mocno odpychaj się od maty. Delikatnie odłóż barki na maty. Kręg po kręgu w dół. Pięknie. Z wdechem kolana szeroko do pach. I wydech lekko pokołysz się na boki. Jeśli nie jesteś w stanie wykonać mostka właśnie z odwróconego z Purvottanasany, po prostu z leżenia na macie przenosisz dłonie do uszu, odpychasz się i wykonujesz klasyczny mostek właśnie z leżenia na macie. Ok? Ja pokazuję Ci bardziej dynamiczny wariant, który spokojnie możesz wyćwiczyć na moich lekcjach flow jogi. Uwaga, z wydechem czoło do kolan, przechodzimy do siadu i teraz przechodzimy sobie powolutku przez jedną winiasę. Z wdechem deska, z wydechem dowolna czaturanga, z wdechem kobra albo pies z głową w górę i wydech pies z głową w dół. I teraz idziemy sobie z mostkiem na drugą stronę.
Uwaga, mocno dociśnij dłonie do maty. Pies z głową w dół. I z wdechem otwórz lewe biodro, napnij lewy pośladek i wydech lewa stopa za plecy. Z wdechem odwrócony pies, już prawa dłoń idzie nam mocniej pod prawy bark i teraz po łuku nurkujemy lewą dłonią na matę, palcami odwracasz ją do pięt, prawą dłonią palcami do pięt, odpychamy się mocniej od maty, napinasz pośladki, zostajesz na 3 do 5 oddechów, łopatki do pleców, ciężar ciała równomiernie między dłonie stopy, aktywne przody ud, aktywny tył ciała, aktywne pośladki, mocno odpycham się od stóp od dłoni, rozkładam obciążenie równomiernie pomiędzy ramiona i nogi. I na wydechu podbródek do mostka cały czas odpycha się dłonie od maty, delikatnie połóż barki. Kręg po kręgu zejdź w dół i z wdechem. Kolana idą nam do pach. Możesz wykonać jeszcze po 2 mostki. Klasyczne z leżenia na macie. Jeśli masz ochotę na więcej wrażeń podczas naszej praktyki, możesz też razem ze mną skrzyżować kostki. Oddychać jeszcze chwilkę w leżeniu. Możesz poprzeciągać się ramionami za głowę. Przyciągnij uda mocno do brzucha. Skieruj podbródek do mostka. I na wydechu, uwaga, wychodzimy przez okrągłe plecy w górę. Pięknie, gratuluję. Połóż sobie jeden klocek między kolanami. Puknij kolana do kątów 90 stopni albo do kątów bardziej rozwartych. Złącz stopy, połóż drugi klocek na pierwszym. I teraz idziemy sobie do gąsienicy z yin-yogi, czyli czoło na klocek. Zaokrąglamy górne plecy, najpierw podbródek do mostka, kręg po kręgu od górnych pleców schodzisz w dół i opierasz sobie czoło wyżej na klockach. Puszczasz ramiona wzdłuż ciała albo opierasz je na nogach i otwierasz wnętrza dłoni do sufitu. Zostań w pozycji na kilka oddechów, a później możesz być cały czas w niej, możesz zdjąć górny klocek i możesz pogłębiać schłon. Możesz nawet wyprostować nogi i przejść do Paschimottanasany. Głębokie wdechy i długie wydechy. Za nami bardzo mocna sekwencja. Mostek w 20 w 30 minut. Praktyka dla osób zaawansowanych, regularnie ćwiczących, które chcą pogłębiać swoje możliwości, chcą nauczyć się dynamicznych mostków, wypróbować nowe techniki. Możesz zostać tu, możesz też zmniejszać wysokość klocków stopniowo, ale rób to raczej powoli, bez gwałtownego wchodzenia do mocnego skłonu. Głęboki wdech, rozciąga środek pleców. Czujesz rozciągnięcie w barkach, w karku szyi. Z długim wydechem rozluźniasz barki i spuszczasz ze ciała całe napięcie. Powoli możesz zacząć schodzić do mocniejszego skłonu, albo możesz zostać tu. Jeśli chcesz przejść do Paschimottanasany, po prostu wyprostuj nogi. Możesz też zostać z czołem na klocku. Bez mocnego pogłębiania pozycji. Zostań w skłonie tak długo, jak potrzebujesz. Przejdź później powolutku do Shavasany. Dziękuję Ci na dzisiaj i zostawiam Cię już tutaj w skłonie, w wyczucie ciała, w spokoju. Możesz porozciągać się również tak, jak czujesz. Na zakończenie naszej praktyki. Dzięki wielkie za ekspresową, mocną, dynamiczną jogę. Widzimy się wkrótce na matach. Do zobaczenia. Namaste.